Zachęcam Państwa do lektury najnowszego wydania Bogatyńskiej Trybuny, tym razem w wersji papierowej, które będzie dostępne w najbliższy czwartek. Będziemy dystrybuować naszą Bogatyńską Trybunę do świąt. W wersji elektronicznej plik będzie do pobrania w portalu Bogatynia24, który dzisiaj właśnie udziela nam gościny. Zachęcam do lektury, tym bardziej, że wchodzimy w okres podsumowań kadencji, mijającej kadencji samorządu i według naszej wstępnej oceny te podsumowania nie wypadają najlepiej. Krytycznie oceniamy niektóre działania burmistrza Bogatyni, ale co chciałem naciskiem podkreślić, również krytycznie oceniamy zachowania radnych wywodzących się głównie z Platformy Obywatelskiej. Gdyby zapytać, dlaczego ta grupa nie przegłosowała jakiejś konkretnej uchwały, często słyszymy z odpowiedzi nie, bo nie. Mam nadzieję, że w lekturze będzie towarzyszyła refleksja mieszkańców Bogatyni, że alternatywą dla skłóconej prawicy jest Sojusz Lewicy Demokratycznej.